Dzień dobry. Dzisiejszy film otwiera nową playlistę. Będziemy zajmować się, uważajcie, tym, czego nie powinno się robić w warsztacie stolarskim. Postaram się pokazać Wam w różnych miejscach warsztatu, co toż się może wydarzyć. Nie będę wam tego demonstrował, ale postaram się uzasadnić, co się może stać, jeśli tak zrobimy. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, piła stołowa. Słuchajcie. Piła stołowa i cięcie poprzeczne. Możemy ciąć, nie? Mamy tutaj jakiś kawałek i chcemy to uciąć na przykład na 30 mm. Nic trudnego, prawda? Ustawiamy sobie 30 mm na przykładnicy, okulary na nos, żeby było bezpiecznie. Włączamy maszynę i tniemy. Słuchajcie, tak nie robimy. Tak nie robimy. Spójrzcie na przykładnicę, w jakim ona jest w jakim ona jest pozycji. To się nie uda. Ten 30 mm element, który byłby tutaj koło tarczy, my to przetniemy i on się zablokuje tutaj. Tarcza na bank go porwie i wystrzeli. Tak nie robimy. Jak robimy? Oczywiście potrzebujemy mieć tutaj miejsce na te 30 mm, żeby do przykładnicy dołożyć ten materiał. Ale przykładnica. Jest przewidziana oczywiście do tego, żeby pracować bezpiecznie. Odsuwamy tą przykładnicę, rozcinamy to i materiał ma gdzie odpaść. Inaczej, słuchajcie, nie pracujemy. Jeszcze tutaj tylko uwaga dla osób, które na przykład mają, nie wiem, jakieś inne maszyny starszego typu, gdzie ta przykładnica po prostu nie jest w stanie się tak daleko wysunąć. Żaden problem, zobaczcie. Bierzemy sobie dowolny odpad, dowolny odpad. Mamy tutaj jakiś kawałek materiału, i to jest nasza przykładnica w tym momencie. Zobaczcie, ja tutaj dojadę sobie do, do, 30, do tych 30 mm. Jeszcze, żeby było jeszcze bardziej bezpiecznie, to możemy sobie złapać ten element tutaj z tyłu, z boku, z góry, gdziekolwiek. No, tutaj się troszeczkę to podnosi, ale dobra. Robimy na te 30 mm. Jest to ustawione. I teraz to jest moja przykładnica. Tutaj wykonuję. Dotykam materiałem. Odcinam. I ten element lą, ląduje w tym miejscu. Tak pracujemy. Kolejne filmy już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.